Dzisiaj naszym gościem jest Michał Adamus. Cześć, Michał. Witam, cześć. Michał jest dobrze znanym w regionie podróżnikiem. Zwiedził wszystkie kontynenty, kilkadziesiąt państw. I kiedy, Michał, zadzwoniłam do ciebie z propozycją rozmowy, chciałam, żebyśmy porozmawiali o twojej ostatniej podróży do Australii. Spędziłeś tam pół roku, ale ty powiedziałeś mi, że wolałbyś porozmawiać o wszystkich swoich podróżach ogólnie, bo kończysz już ten etap w życiu. Co to znaczy? No, chodziło mi o to, żeby właśnie ten wywiad mógł być swego rodzaju zamknięciem pewnego etapu w moim życiu, ponieważ no, na samą podróż poświęciłem ponad 4 lata. Także jak właśnie napisałaś, to tak sobie pomyślałem, że można by całą tą podróż wsiąść właśnie i opowiedzieć o całej podróży. Także no, tutaj też muszę zaznaczyć, że niestety nie wszystkie kontynenty. Nie udało mi się wszystkich kontynentów odwiedzić, ponieważ brakuje mi Ameryki Północnej. No i taki pierwotnie miałem plan, że do 30 roku życia chciałem właśnie zwiedzić te wszystkie kontynenty, ale niestety właśnie tej Ameryki Północnej brakuje i tak naprawdę jeszcze większej części Afryki. Ale jak gdyby nie... Masz jeszcze 2 lata. Tak, ale nie ubolewam nad tym, ponieważ wiem, że... Obecnie czasy, które nadeszły, są bardzo ciężkie, jeśli chodzi o podróżowanie, ale też jestem bardzo wdzięczny na pewno, że i tak te kilkadziesiąt państw na różnych kontynentach udało mi się odwiedzić. A jeśli chodzi o Australię, bo pandemia właśnie tam cię zastała. Tak. Jak to było w Australii? No, było podobnie w zasadzie jak u nas. Zaczęło się od braku papieru toaletowego w supermarketach, potem ryż, makaron i właśnie bardzo, bardzo podobna sytuacja. Też obserwowałem, jak to u nas wygląda. I można powiedzieć, że z miesięcznym opóźnieniem to tam wchodziło takie same obostrzenia jak u nas. No i też trzeba zaznaczyć, że Australia jest podzielona na stany i w każdym stanie jest inne prawo. Także ja byłem w stanie Nowa Południowa Walia, gdzie znajduje się Sydney, w którym mieszkałem i pracowałem. No i w tym regionie przez te 7 miesięcy, kiedy byłem, jakoś bardzo tej pandemii nie odczułem, ponieważ pracowałem bez przerwy, pracowałem tam jako malarz, pracowałem bez przerwy, ale no inne branże na pewno odczuły to podobnie jak u nas. No ale na przykład też muszę zaznaczyć fakt, że region Wiktorii, gdzie znajduje się drugie największe miasto w Australii, czyli Melbourne, dużo więcej tam obostrzeń było i dużo gorzej tą pandemię przeżyli niż właśnie ten region, ten stan, w którym ja byłem. Także no niestety nie udało mi się zwiedzić tej Australii dookoła tak jak pierwotnie planowałem, ponieważ jechałem tam właśnie z zamiarem pierwsze zarobienia sobie funduszy na podróż i właśnie odwiedzenia tego kontynentu. No ale niestety musiałem po prostu ograniczyć tą podróż do właśnie tego stanu Nowa Południowa Walia. Dobrze, a jak w Australii ludzie podchodzili do tej pandemii? Bo wiadomo, w Polsce jak zwykle społeczeństwo się podzieliło. Jedni to wyśmiewają, drudzy bardzo się boją. Podziały są bardzo widoczne. No, jak to właśnie w Australii wygląda? Jeśli chodzi o Australię i ten właśnie region, w którym ja byłem, bo będę właśnie o nim głównie opowiadał, no to też trzeba zaznaczyć fakt, że tam mnóstwo, nawet nie wiem, czy większość akurat mieszkańców Sydney to byli Azjaci. I właśnie mentalność Azjatów jest taka, że oni raczej przestrzegali tych obostrzeń i jakoś nie widziałem, żeby wyśmiewali. Ale sami Australijczycy już myślę, że tak, i nawet to było fajnie, można było to zauważyć na samym początku tej pandemii, czyli w marcu, kiedy jeszcze tam się kończyło lato i na przykład na plażach było mnóstwo ludzi, a w Europie już w ogóle państwa się zamykały, a tam jeszcze po prostu ten wirus krążył bez problemu, bo te plaże były pootwierane, także dopiero po 2-3 tygodniach ta Australia tak naprawdę się obudziła, że ten wirus jest i jakoś wtedy zaczęły te obostrzenia wchodzić. Twoja podróż do Australii rzeczywiście przez pandemię była bardzo ograniczona, ale co jednak udało ci się zrealizować, co zaplanowałeś?
No, zwiedziłem ten stan Nowa Południowa Walia, około 400 km dookoła Sydney, ponieważ Sydney to jest, znaczy nie dookoła, ponieważ Sydney to jest miasto portowe, miasto nad oceanem spokojnym, także udało mi się zwiedzić właśnie tą nową południową walię. Udało mi się zobaczyć kangury na przykład na wolności. Niestety koali się nie udało, ponieważ bardzo ciężko zobaczyć w buszu koale, ponieważ zostało ich już bardzo mało, zważywszy na pożary, które odwiedzają właśnie Australię rokrocznie. Szczególnie o niedawnych pożarach było bardzo głośno u nas chociażby nawet, ale te pożary są co roku, także tych koali jest już bardzo mało. Udało mi się koale zobaczyć na przykład w takich ogrodach zoologicznych, typu sanktuaria i tak dalej, także na pewno zobaczyłem przepiękne wybrzeże tego państwa, które na pewno jest wizytówką Australii. No i góry, Blue Mountains, również bardzo piękny region, burz australijski, ale niestety, no, tak jak mówię, nie udało mi się ruszyć w podróż dookoła tego kontynentu, także troszeczkę, wiadomo, jeśli chodzi o tą pandemię, ubolewam, jeśli chodzi o tą podróż. Czyli mamy tak Amerykę, Azję, Australię. No, Europa, wiadomo. Europa i troszkę Afryki. Od 4 lat jesteś w ciągłej podróży. Tak. I tak z perspektywy czasu, jak oceniasz tą swoją decyzję, którą podjąłeś 4 lata temu? No, myślę, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, ponieważ moje myślenie przed właśnie zaczęciem tej podróży, tych podróży, a teraz i ogólnie sfera duchowa w ogóle jest zupełnie coś innego. Ja też zacząłem podróżować nie dla samej podróży, tylko właśnie dla spotkania się z własnym sobą, z myślami, i też ta podróż zeszłoroczna w Azji jak gdyby bardziej mnie utwierdziła w tym, do czego ja dążę, ponieważ ja nigdy nie dążyłem do bycia blogerem podróżniczym albo vlogerem, tylko bardziej jakoś ta podróż miała taki wymiar intymny. Bardziej dla siebie, tak? Bardziej dla siebie, tak. Chociaż jak najbardziej się z tym zawsze dzieliłem w moich social mediach, także to zawsze było, ale na pewno jeśli mógłbym młodemu człowiekowi poradzić, który nie wie, co ze swoim życiem zrobić w wieku 20 lat, to jak najbardziej żyjemy w takim świecie, gdzie jest mnóstwo możliwości do szybkiego zarobku, chociażby nawet za granicą, i wyjechania w parę miesięcy w taką podróż, chociażby nawet do Azji, gdzie ta Azja jest na pewno najbezpieczniejsza i bardzo egzotyczna dla nas. I właśnie tak przeżyć taką niezwykłą przygodę, poznać siebie, poznać własne słabości, wyjść z tej strefy komfortu. Także uważam, że ta decyzja była naprawdę najlepsza. Dobrze, mówisz, że te podróże były głównie dla siebie, zrobiłeś to dla siebie, ale spotkałeś mnóstwo ludzi, przebywałeś w różnych kulturach. Co możesz powiedzieć o ludziach w dzisiejszych czasach? Jak to wygląda? Co mogę powiedzieć o ludziach? Że ludzie są bardzo, bardzo... Właśnie są podobni czy różni? Z jednej strony są różni, ale tak naprawdę są tacy sami. Chodzi mi o to, że dobro, widać to dobro człowieka, takie dobro z natury. Wydaje mi się, że gdziekolwiek nie byłem, czy to była Ameryka Południowa, czy w ogóle tysiące kilometrów dalej w Azji, to ci ludzie, mimo odmienności zupełnej kultury, religii, to byli po prostu dobrzy, przynajmniej starali się być dobrzy, i jak najbardziej ja wierzę w ludzi. Że człowiek z natury jest dobry. Jest dobry, tak, jak najbardziej się z tym zgodzę. No i tak mówię, no mnóstwo można odmienności właśnie jeśli chodzi o ludzi powiedzieć, ale ta dobroć i życzliwość, taka pomoc zwyczajna, gdziekolwiek nie byłem, to zawsze była. Jeszcze przed wywiadem, jak rozmawialiśmy, wspominałeś o tolerancji, że jest to jednak problem w dzisiejszym świecie.
No tak, tak. Szczególnie w dzisiejszym świecie mi się wydaje bardzo, bardzo mamy z tym troszkę problem, jeśli chodzi o społeczeństwo. Kwestia zaakceptowania kultur, odmienności. Także podróż mi się wydaje bardzo, bardzo otrzeźwia ten umysł. Człowiek jest taki, człowiek zaczyna bardziej akceptować te odmienności niż ponieważ człowiek, który nie podróżuje, jest zamknięty w takiej bańce, można powiedzieć, tutaj medialnej, kulturowej, społecznej i nie wie tak naprawdę wielu, wielu rzeczy odnośnie świata, jak ludzie się zachowują na świecie odnośnie właśnie tutaj to jest, chodzi o tą tolerancję, o którą właśnie jest dużo, dużo głosów teraz w polityce i nie w polityce. Także podróże na pewno uczą tego dystansu do siebie, do ludzi, do odmienności kultur, religii. Także to jest ogromna wartość, która jest chyba jedną z największych wartości, których można wynieść z podróży. Bo rzeczywiście człowiek oprócz tego, że z natury jest dobry, to też z natury bardziej odnajduje się w tym, co jest mu znane. Jest to dla niego bezpieczne. A jednak podróż to jest wyjście spoza strefę swojego komfortu. Dokładnie. I teraz jeszcze w dobie pandemii coraz bardziej to będzie utrudnione. Uważasz, że te podziały nie tylko w Polsce i na świecie będą się pogłębiać? Ale tutaj troszkę ciężkie pytanie, ponieważ ja jakoś się tam bardzo w takie rzeczy nie zagłębiam, chociaż jak gdyby pielęgnuję tą swoją świadomość i chcę, jak gdyby, kiedy mam okazję mówić o tej tolerancji i o szacunku dla drugiego człowieka, jakoś nie chcę wróżyć z fusów, jak to będzie, ale uważam, że pandemia, która obecnie jest, po prostu jest z jakiegoś powodu, z jakiegoś głębszego powodu. I nasza nienawiść w stosunku do tego, co jest, jakaś tam agresja i czy wyśmiewanie, to wszystko pokazuje to, jak duże nasze ego w tym wszystkim jest, że nie potrafimy mieć dystansu do pewnych rzeczy. Ale tak jak mówię, to są takie dość ciężkie tematy i ja też się dystansuję do... Dobrze, no ale uważasz na przykład, że świat się opamięta co do klimatu, tak żeby przyszłe pokolenia mogły jeszcze żyć na Ziemi? Myślę, że prędzej czy później tak. Widzisz to w ludziach na świecie? Mogę powiedzieć to, że w ludziach w jakimś stopniu małym to widzę, ale tutaj bardziej nie chodzi o ludzi jako o ludzi, tylko o ludzi rządzących właśnie tymi masami, żeby jeśli chodzi o ten konsumpcjonizm i właśnie zmiany klimatu, to ci ludzie rządzący, którzy rzeczywiście sprawują władzę, to tam powinny zajść zmiany. A ludzie sobie mogą mówić o klimacie, że jak to jest źle, ale tak naprawdę ci ludzie rządzący, jeśli coś zmienią albo nie, od tego zależy, czy właśnie będzie lepiej, tak? Na pewno 4 lata temu byłeś zupełnie innym człowiekiem. Czy ten aspekt właśnie duchowości, o której już wcześniej się mówiliśmy, dalej na niego kładziesz nacisk? Tak, jak najbardziej. Myślę, że po pamiętnym dniu w Peru, kiedy to podałem się ceremonii wypicia ayahuaski, po tym dniu jak gdyby wszedłem w taki proces rozwoju i właśnie ten wymiar duchowy zacząłem tak naprawdę wiedzieć wtedy, co to jest w takim moim mniemaniu, co to jest właśnie ta duchowość. Także jak najbardziej uważam, że ten okres już ponad 3 lat, no widzę jakieś tam u siebie zmiany i właśnie dalsze podążanie w tym kierunku, rozwój ogólnie świadomości i właśnie różne książki na ten temat. I także uważam, że jak najbardziej idę w tym kierunku. A dlaczego kończysz ten etap swojego życia? Znaczy, że już w ogóle nie będziesz podróżował, czy co?
Podróżować będę zawsze, ale kończę formę, tą formę podróży, gdzie właśnie wyjeżdżałem z plecakiem na długie miesiące i w ogóle totalnie nie myślałem o tym świecie, o domu, o tym świecie, który zostawiam za sobą, ponieważ uważam z perspektywy czasu, że budowanie czegoś jest również ogromną wartością i to nie jest tak, że się ucieka całe życie w podróż i to, co jest tutaj, to jest nieważne, ale właśnie doszedłem do takiego momentu, kiedy doceniłem to, skąd jestem, że jestem właśnie z Polski, doceniłem nasz kraj, mimo że jesteśmy z natury właśnie malkontentami i często narzekamy, to uważam, że mamy wspaniały kraj. I uważam również, że musimy bardzo, bardzo dużo pracować nad sobą, nad swoimi charakterami. To jest tak, można powiedzieć, duże słowa są, ale uważam, że to jest kwintesencja życia, żeby z dnia na dzień stawać się lepszym człowiekiem. To co teraz będziesz robił? No, jestem obecnie na etapie poszukiwania pracy takiej, żebym mógł ją pogodzić z tą swoją pasją, którą jest filmowanie, ponieważ... Ale zostajesz z nami tutaj w regionie, tak? Tak, tak. Postanowiłem tutaj zamieszkać i tak naprawdę po ponad czterech latach, gdzie pracowałem w różnych państwach, no, jako wyzwanie sobie postawiłem tutaj się jakoś odnaleźć, znaleźć pracę i ogólnie zacząć tutaj funkcjonować. Mówiłeś, że chcesz zająć się produkcją filmów. Tak, tak. To od zawsze było moją pasją. Też obecnie mam w planach i w sumie już się za to zabrałem, żeby stworzyć film. Początkowo myślałem, żeby stworzyć film z całej podróży po Azji, dołączyć Australię, ale teraz nawet chciałbym połączyć ten materiał cały, który uzbierałem właśnie z podróży czteroletniej i stworzyć film z takim głębszym przesłaniem odnośnie tego, co się nauczyłem i właśnie pokazać różne kadry ze świata i właśnie stworzyć film pełnometrażowy z podróży dookoła świata. Ale co z tego będzie, to nie wiem, no mogę powiedzieć, że się za to zabrałem, ale wiem, że to jest ogromnie dużo, dużo pracy, żeby to wyszło. A co z piłką? Bo wiele lat byłeś piłkarzem, grałeś w Beskidzie Andrychów i w wyższych ligach. Może to też jest dobry kierunek? To jest jak najbardziej dobry kierunek, ale zdaję sobie sprawę, z jakim wyrzeczeniem to się wiąże, ponieważ no, przez ponad 10 lat tutaj w Beskidzie praktycznie codziennie treningi i dużo, dużo wyrzeczeń, także myślę, że w przyszłym roku, jak odnajdę jakoś czas na to jak najbardziej, ale obecnie się na tym nie koncentruję. Dobrze, Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że tutaj w tej rozmowie padło takie ważne zdanie do młodych ludzi, tak, że jeżeli jesteś młody, nie masz zobowiązań i nie masz co zrobić ze swoim życiem, zacznij podróżować. Tak? Zgadzasz się z tym? Jak najbardziej, tak. Polecam. Dobrze. Powodzenia w Twoich kolejnych planach. Super, dziękuję bardzo.